Tytuł kursu: Elementy finansów publicznych. Moduł: Analiza budżetu jednostki organizacyjnej. Temat: Charakterystyka budżetu gminy. Krzysiu, zacznijmy przygotowanie do kolokwium od charakterystyki budżetu gminy. Czym, Krzysiu, jest budżet gminy? To, Kasiu, roczne plany finansowe uchwalane na okres roku kalendarzowego. A kto go uchwala? Rada gminy, ale z zachowaniem zasad uprzedniości, to jest do końca roku poprzedzającego. Termin ten jest bezwzględnie wiążący. A można go zmienić? Tak, ale tylko na drodze ustawowej. Czyli budżet obowiązuje do końca roku kalendarzowego, a niezrealizowane kwoty planowanych wydatków budżetowych wygasają z końcem roku budżetowego, tak? Dokładnie tak, czyli dokładnie z dniem 31 grudnia ustaje prawo do dokonywania wydatków budżetowych. Zerknijmy na przykładowy plan dochodów i przychodów budżetowych gminy Wilków na 2008 rok. A tutaj mamy jeszcze jej plan wydatków i rozchodów budżetowych. W wypadku budżetu gminy mamy do czynienia formalnie z jednym aktem budżetowym. Pomimo tego, iż składają się na nie dwie odrębne ustrojowo części? Dokładnie tak. A pamiętasz, jakie to części? Budżet zadań własnych oraz plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych gminom. A jakie wyróżniamy dochody gminy? Są to wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, wpływy z opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna. Przepraszam, że ci przerwę, ale co to jest subwencja ogólna? To pewna forma zasilania polskich jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Rozumiem. Kontynuując poprzednią myśl, wyróżniamy w gminie również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy. Rozumiem. A kto decyduje o przeznaczeniu środków otrzymywanych np. w formie subwencji ogólnej? Rada gminy. Rozumiem. To może zróbmy sobie małą przerwę. Świetny pomysł. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.